Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu wracamy do naszych rozważań takich trochę politologicznych, jeśli chodzi o nacjonalizmy, ale trochę z innej strony ten odcinek jest specjalny z racji tego, co właśnie zaszło w Hiszpanii, mianowicie 24 kwietnia dokonano ekshumacji José Antonio Primo de Rivera z mauzoleum podmadryckiego Doliny Poległych, z którego kilka lat temu ekshumowano wcześniej zwłoki generała Francisco Franco. I dlatego ten program poświęcimy właśnie Primo de Riverze i falandze hiszpańskiej, bo myślę, że z tych dwóch osób, które zostały no, wyrzucone po prostu z Doliny Poległych na przestrzeni ostatnich kilku lat, to Primo de Rivera jest niewątpliwie postacią w Polsce dużo mniej znaną. A moim i Państwa gościem jest profesor Adam Wielomski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Na początku oczywiście zachęcę do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie. To może od początku, żeby zrozumieć w ogóle, dlaczego Primo de Rivera jest teraz wyrzucany, dlaczego tak został wzięty na celownik, no to trzeba zrozumieć postać José Antonio Primo de Rivera. Notabene tak się składa, że dzisiaj jest również, bo nagrywamy w tym dniu właśnie, 24 kwietnia, dzisiaj przypada też rocznica urodzin José Antonio. To myślę, że warto podkreślić. Rocznica dokładnie 120. Dokładnie 120. Więc no, skąd się wziął w ogóle José Antonio Primo de Rivera w hiszpańskiej polityce okresu międzywojennego? Wziął się zupełnie przypadkowo, a może najpierw się przywitam, witam Państwa. Wziął się zupełnie przypadkowo, mianowicie, tak jak mówiliśmy sobie na ostatnim programie naszym o nacjonalizmie hiszpańskim, był zupełnie niezainteresowanym polityką synem hiszpańskiego dyktatora Miguela Primo de Rivera, który stracił władzę w 1930 roku, udał się na emigrację do Paryża i tam zmarł. I młody, nieinteresujący się adwokat, będący jego synem, José Antonio, bardzo alergicznie reagował na powtarzające się w ówczesnych mediach, czyli w prasie hiszpańskiej, szczególnie lewicowej i liberalnej, ataki i krytyki na swojego ojca. I tak naprawdę sam pomysł rozpoczęcia działalności politycznej miał, bym powiedział, natury całkowicie osobistej, takiej, bym powiedział, w ramach, jak to się do dzisiaj ładnie nazywa, polityki pamięci, to znaczy obrony swojego ojca. Związał się szybko z obozem nacjonalistycznym, który zresztą popierał do końca jego ojca, a mianowicie z Acción Española. Pisywał również do periodyku Acción Española o tej samym tytule. Przy czym szybko jego drogi i Acción Española zaczęły się rozchodzić, dlatego że José Antonio, ja tak mówię José Antonio, dlatego że tak w Hiszpanii na niego mówili i mawiają po dzień dzisiejszy, tak można powiedzieć, no tak przyjacielsko, bez wymieniania nazwiska. José Antonio szybko doszedł do wniosku, że nacjonalistyczno-konserwatywna prawica hiszpańska jest niejako ślepym zaułkiem. To przede wszystkim wynikało z wielkiego kryzysu gospodarczego, który drążył Europę w latach, na przełomie lat 20. i 30. od 29. roku. I José Antonio sformułował tezę, że stara prawica, taka nazwijmy, jak to marksiści to określają, prawica społeczna,
czyli broniąca wielkiej własności, broniąca ziemiaństwa przed reformą rolną, broniąca wielkiego kapitału przed poszerzeniem liczby właścicieli drobnych i średnich i tak dalej, że jest to prawica, która jest ślepym zaułkiem. Dlatego, że należy pociągnąć tłumy, pociągnąć masy i trzeba skierować się do dotychczasowego elektoratu i klienteli lewicowej, czyli przede wszystkim do proletariatu miejskiego, w znacznie mniejszym zakresie w stosunku do chłopstwa. Tutaj przede wszystkim interesował Primo de Rivera robotnicy i te kręgi robotnicze i wraz ze swoimi współpracownikami podjął myśl o stworzeniu takiego nacjonalizmu o charakterze socjalnym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Wtedy się określało często mianem korporacjonizmu na wzór Włoch faszystowskich, który no, będzie skierowany właśnie nie do tej, nazwijmy to po marksistowsku, prawicy społecznej, lecz do lewicy społecznej, czyli przede wszystkim do wielkomiejskich robotników. Miał być to socjalizm o charakterze, bym powiedział, takiego no, socjalizmu mniej czy bardziej państwowego, którego istotą miało być przede wszystkim upowszechnienie własności prywatnej, nie zasiłki, tak jak to tam, prawda, dzisiaj się uważa, tylko właśnie upowszechnienie własności prywatnej, odrodzenie rzemiosła, drobnych sklepikarzy przeciwko supermarketom i tak dalej. To taki, można powiedzieć, program trochę podobny do samoobrony Andrzeja Leppera i tego segmentu elektoratu, do którego Lepper się odwoływał. Przy czym miał być to socjalizm całkowicie pozbawiony antyklerykalizmu, internacjonalizmu, kosmopolityzmu. Miał być to właśnie taki no, socjalizm drobnych właścicieli o charakterze nacjonalistycznym politycznie i bardzo głęboko katolickim, jeśli chodzi o sferę wartości. Za swojego życia, zresztą powiedzmy sobie szczerze, Primo de Rivera z tą koncepcją wielkiej kariery nie zrobił. Powód wydaje mi się dosyć prozaiczny. To znaczy wydaje mi się po pierwsze dlatego, że elektorat ten, do którego ta grupa społeczna, do której ciąży, już była zagospodarowana niestety przez komunistów, socjalistów i anarchistów. Może anarchistów mniej, ale komunistów i socjalistów. Być może byłaby to grupa społeczna, która, do której hasła nacjonalistyczne by trafiły, ale z pewnością nie trafiały do niej hasła katolickie. Z tego prostego powodu, że dzielnice robotnicze w Hiszpanii w tym okresie były, no, bym powiedział, mocno zateizowane i zlaicyzowane. To po części wynikało z wyrwania, bym powiedział, takiego z lokalnego środowiska, gruntu ojczystego, fatalnych warunków bytowych i socjalnych. No i również wskazują badacze, no co tu dużo mówić, zaniedbań kościoła, który po prostu jakby no niespecjalnie wszedł w te dzielnice robotnicze z akcją ewangelizacyjną, a przecież byli to zwykle potomkowie chłopów, powiedzmy sobie to szczerze. Także organizacja jego nigdy nie zrobiła wielkiej kariery. Zarzucano jej zresztą papugowanie czy wzorowanie się na faszyzmie włoskim, czy też w ogóle, że był włoskim, że była to hiszpański odpowiednik włoskiego faszyzmu, tyle że katolickiego. I bym powiedział tak, postać stała się legendarna tak naprawdę po swojej śmierci, a mianowicie Primo de Rivera został aresztowany przez rząd lewicowy Frontu Ludowego, Frente Popular, za rzekome spiski, których zresztą tak naprawdę, to badacze twierdzą, nie brał żadnego udziału. I został aresztowany i akurat tak się niefartownie składało, że w momencie, kiedy był aresztowany, to wybuchło powstanie frankistowskie, no i został w więzieniu w Alicante 20 listopada 1936 roku rozstrzelany jako więzień polityczny, można w ten sposób powiedzieć, znany jest z tego, że poszedł na egzekucję z krucyfiksem, który został darowany jego ojcu przez papieża Piusa XI. Czyli można powiedzieć, no, że zmarł bardzo młodo, bo w wieku 33 lat.
No i ponieważ jego organizacja już po jego śmierci została potem przejęta przez Franco, stała się podstawą, największą organizacją polityczną w państwie frankistowskim. Dlatego też no, w naturalny sposób Franco zrobił z Primo de Rivery swojego bohatera, prawda, taki można być symbol, ikonę zamordowaną przez lewicę, żeby nie powiedzieć przez komunistów. Przy czym tak zupełnie szczerze i uczciwie Primo de Rivera prawdopodobnie frankizmu by nie popierał, dlatego że uważał, że zbyt, nazwijmy to, konserwatywny właśnie ekonomicznie i społecznie. Jest taka zresztą wypowiedź Primo de Rivera, że dzisiaj aresztują mnie ci, ma tutaj miał na myśli komunistów, ale gdyby nie aresztowali mnie ci, to pewnie aresztowaliby mnie tamci, tutaj miał na myśli, prawda, prawicową opozycję. Także tak naprawdę Primo de Rivera stał się pewnym no, symbolem, najbardziej znanym nazwiskiem przedstawiciela młodego pokolenia, który został nacjonalistycznego, który został no, zamordowany de facto, no bo tak to należy powiedzieć, przez lewicę hiszpańską. No i w Hiszpanii frankistowskiej, można powiedzieć, stał się obiektem swojego rodzaju no, kultu politycznego. Nie jest przypadkiem, że umieszczono go właśnie, jego trumnę z jego zwłokami w Valle de los Caídos, w wybudowanej tam bazylice. I potem generał Franco przed śmiercią zażyczył sobie, żeby on też tam był pochowany. Byłem zresztą w Valle de los Caídos, w tych pięknych czasach, kiedy to była prawdziwa Valle de los Caídos, prawda, Dolina Poległych, czyli z jednej strony tam to jest taka gigantyczna bazylika wykuta w skale. Ona wzbudza tak wielką wściekłość ze strony lewicy, dlatego że wykuli ją więźniowie lewicowi po wojnie domowej. Bazylika jest w takim zresztą stylu modernistycznym, sam w sobie architektonicznie niezbyt mi się podobająca. Mówię o tym, co w środku, ale w każdym razie posiada, bym powiedział, wiele takich różnych charakterystycznych obrazków na ścianach, dlatego że tam są takie właśnie sceny, pamiętam jednak, to utkwiła mi w pamięci, to była taka scena, kiedy scena sądu ostatecznego, kiedy żołnierze frankistowscy są kierowani do raju, a żołnierze republiki w inną stronę, nazwijmy to w ten sposób. I tam na samym końcu tej bazyliki, jak się wchodzi, no to na końcu znajduje się taki prosty, drewniany krzyż parometrowy, sosnowy chyba, z tego co mnie pamięć nie mieli. No i po obydwu stronach znajdowały się tego krzyża groby właśnie José Antonio Primo de Rivera. Zresztą napis był José Antonio, a z drugiej strony znajdował się grób Caudillo, czyli Francisco Franco. No, także myślę, że ta bazylika, ona stanowiła dla lewicy hiszpańskiej pewnego rodzaju symbol upodlenia, dlatego że budowali ją więźniowie lewicowi, no i symbol triumfującego frankizmu, dlatego że no, Franco sam siebie pochował w tej bazylice, no i obok pochował José Antonio Primo de Rivera. No właśnie, to trzeba powiedzieć, że frankizm, to o tym już mówiliśmy częściowo w poprzednim programie, on przejął z falangi to raczej tą ornamentykę, przejął cara al sol, a mniej przejął programu politycznego. No tak, z pewnością. To znaczy frankizm przejął rzeczywiście organizację, falangę, a właściwie tak naprawdę to falangę zjednoczoną trochę mocno na siłę z karlistami, czyli z Comunión Tradicionalista. Organizacja ta jako monopartia formalnie rządziła w Hiszpanii do samego końca frankizmu. Przy czym sami Primo de Riveryści nie stanowili w niej poważnej siły. Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem tego, przygotowując się do naszego dzisiejszego programu, ale z tego, co mnie pamięć nie myli, tych Primo de Riverystów wojnę przeżyło zaledwie kilka tysięcy. Tak zwane stare koszule to się nazywały, no bo oni mieli te organizacyjne koszule takie, prawda? Podczas kiedy falanga za czasów frankistowskich, na początku rządów frankistowskich po wojnie, to tak mniej więcej skupiała chyba, nie pamiętam, 400 albo 600 tysięcy ludzi. Także te stare koszule stanowiły w niej maleńką mniejszość.
najbardziej bym powiedział ideowy element, który oczywiście de facto tą organizacją nie rządził. Jak to napisał kiedyś złośliwie Stanley Payne, który stosunek do frankizmu jest taki, sobie bym powiedział, ani wrogi, ani sympatyczny. No, przez następnych kilkadziesiąt lat za rządów Franco, przez 40 lat ciągle odbywały się akademie ku czci José Antonio Primo de Rivera, na których panowie z brzuszkami pełniący różne ministerialne funkcje oddawali cześć Primo de Rivera, a w jego osobie oddawali cześć wszystkim cnotom, których sami nie reprezentowali. No, coś takiego niestety jest, że technokraci bardzo często potem przejmują ruchy rewolucyjne czy kontrrewolucyjne. Także no, tak to wyglądało. Zresztą sami ci stare koszule bardzo często w stosunku do frankizmu wypadały się wrogo, do tego stopnia, że no, bardzo wielu z tych członków starych koszul zaciągnęło się potem na front wschodni do Błękitnej Dywizji. Franco zresztą chętnie ich tam wysłał, bo się w ten sposób pozbył najbardziej radykalnego, faszyzującego mocno elementu. Także tak to był czczony. I zresztą może warto wspomnieć w takiej sytuacji, dlaczego i pod jakim pretekstem usunięto dzisiaj, no bo już rozmawiamy o godzinie 20, kiedy już się to wszystko odbyło, usunięto trumnę ze zwłokami José Antonio Primo de Rivera. Otóż rząd hiszpański obecny, premiera Sancheza, lewicowy, przyjął taką uchwałę o demokratycznej pamięci, na podstawie której nie wolno już w Hiszpanii wypowiedzieć niczego pozytywnego o generale Franco i muszą być schowane wszystkie, bym powiedział, jego popiersia, nazwy ulic kojarzące się z Franco, frankizmem, osobami, które w epoce frankistowskiej rządziły i tak dalej. Na podstawie, no i no już wiemy, że wcześniej no, sam generał Franco został, prawda, wyniesiony, dosłownie wykopany jakby z własnego grobu. Przepraszam, no że ci wejdę w słowo. Czy Sanchez spisywał z rządu PiSu? Nie, chociaż ja tutaj widzę dosyć duże podobieństwa, takiego bym powiedział obrzydliwego dla mnie trendu do wykopywania zmarłych z ich grobów. No, ja osobiście jestem przeciwnikiem tego, bez względu na to, kogo by to dotyczyło. W każdym razie ta ustawa o demokratycznej pamięci dotycząca wszystkich wspomnień z frankizmem, co ciekawe, miała dotyczyć również José Antonio. Jest to dla mnie, powiem szczerze, dosyć dziwne, dlatego że on ani nie brał udziału w powstaniu frankistowskim, no bo był w więzieniu w momencie, w którym wybuchło. Został zamordowany przez stronę republikańską. Nie strzelał, nie wydawał żadnych rozkazów, był aresztowany wcześniej, zanim wybuchło samo powstanie. Nie brał również udziału w przygotowaniach do samego rewolty frankistowskiej, chociaż historycy twierdzą, że prawdopodobnie wiedział mniej więcej, że się taka szykuje. Także prawda jest taka, że w moim przekonaniu, jeśli ustawa ma dotyczyć defrankizacji, no tak jak jest dekomunizacja, to i defrankizacja i wszystkich symboli związanych z frankizmem, to w moim przekonaniu José Antonio w żaden sposób pod to nie podpadał. Dlatego, że z frankizmem nie miał nic wspólnego kompletnie. I właściwie jedyne, co miał wspólnego, to to, że pochowano go. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, nie to, że ktoś go pytał w Valle de los Caídos. Pytać go nikt nawet o to nie mógł, dlatego że wtedy jeszcze w ogóle nie było tej świątyni Valle de los Caídos. I jakby na podstawie tego, że to był pochowany w Valle de los Caídos, miał podlegać pod ustawę defrankizacyjną. I dlatego też jego rodzina, chcąc uniknąć awantury, skandali, przepychanek i tak dalej politycznych w tej sprawie, sama wystąpiła o przeniesienie zwłok, powołując się to na testament José Antonio, który zażyczył sobie w testamencie tam pochowania na jakimś cmentarzu i w tej chwili na ten cmentarz mają być jego zwłoki przeniesione. Także bym powiedział, rodzina się zachowała taktownie, aby uniknąć gorszącej awantury nad zwłokami, przerzucania się trumnami, prawda, i tak dalej. Także tak to wygląda.
No właśnie, to jest o tyle oburzające, że przecież jeszcze, no, można powiedzieć, José Antonio był ofiarą wojny domowej. W Dolinie Poległych spoczywają ofiary wojny domowej z obu stron, więc o ile z Franco no, można byłoby jeszcze jakoś polemizować, no to trudno przyznać, że obecność Primo de Rivera w Dolinie Poległych jest czymś nie na miejscu. Tego się moim zdaniem nie da uzasadnić. A powiem tak, jeśli rząd lewicowy chciał przekształcić tą Dolinę Poległych w jakiś taki symbol, prawda, poległych z obydwu stron, to być może, że na przykład w miejsce po Franco należało przenieść trumnę z jakimś, bym powiedział, lewicowym, prawda, politykiem na przykład. I wtedy z jednej strony krzyża leżałby José Antonio, z drugiej strony ktoś z lewicowej części. No i wtedy można by, prawda, mówić o tym, że jest to świątynia pojednania. Pamiętajmy jednak, że rząd Sancheza absolutnie nie dążył do tego, żeby to była świątynia pojednania. Ona nawet ma teraz zmienić nazwę na jakąś tam inną do tego stopnia. Zresztą mnisi, którzy się opiekują tą świątynią, też mają być przymusowo usunięci z niej. Dlatego, że rząd Sancheza po prostu dokonał defrankizacji, nazwijmy to w ten sposób, dereczyzacji, od derecza po hiszpańsku, czyli prawica, dereczyzacji, prawda, całego życia publicznego, i w ramach tej dereczyzacji życia publicznego mają zniknąć wszystko to, co się kojarzy teoretycznie z frankizmem, a w praktyce wszystko, co się kojarzy z tradycją katolicką, nacjonalistyczną, znaczy katolicką ma w znaczeniu katolicyzmu politycznego, nacjonalistyczną, konserwatywną, kontrrewolucyjną i tak dalej. No i tutaj José Antonio, jakby, no, można powiedzieć, załapał się do tej podgrupy, chociaż w moim przekonaniu jakby, no, z samego sensu ustawy to w żaden sposób pod niego nie podlega, no, ale jak wiadomo, nie jest ważna ustawa, ważne jest, kto ją interpretuje. No pytanie, bo były przecież pomysły też, żeby ten krzyż z największy, który góruje nad całym mauzoleum, żeby też usunąć, może to jest następny punkt programu. Być może. Ja myślę, że punktem programu ostatecznie po prostu będzie likwidacja i zamknięcie całej bazyliki w Valle de los Caídos. To się jakby, no, łączy z jednej strony z polityką historyczną obecnego lewicowego, socjalistycznego rządu, która zresztą nie jest nowa, bo pamiętajmy, że już tam poprzednie rządy tego typu różne akcje rozpoczynały. Z jednej strony, a z drugiej strony, co tu dużo mówić, z ofensywą antyklerykalizmu hiszpańskiego, z którego, no, lewica hiszpańska jest wyjątkowo, bym powiedział, antyklerykalnie nastawiona, i myślę, że to jest też pretekst do zamknięcia po prostu katolickiej świątyni. No, taka jest brutalna prawda. W każdym razie można powiedzieć, że okrągły stół w Hiszpanii w ten sposób został w sposób symboliczny ostatecznie obalony, prawda? Ten okrągły stół, na podstawie którego po śmierci Franco frankiści oddali władzę lewicy w zamian za, bym powiedział, no, pokój w kwestiach historycznych. Do tego stopnia ten pokój był przez wiele lat przestrzegany, bo mówił mi jeden profesor hiszpański, historii zresztą, że w historii Hiszpanii, na przykład w szkołach podstawowych czy średnich, kończono kurs historii właśnie na obaleniu Primo de Rivera i ustanowieniu republiki, prawda? Potem twierdzą, że to już nie jest historia i współczesność, właśnie po to, aby uniknąć sporu historycznego za czy przeciw Franco. No i ten kompromis tam przez ileś lat był przestrzegany, no a w tej chwili no jakby runął całkowicie i następuje radykalna laicyzacja i, no, bym powiedział, taka, no, lewicyzacja, czyli opanowanie przez dosyć radykalną światopoglądowo lewicę z całej sceny politycznej, a wraz z tym, no, polityki historycznej państwa hiszpańskiego. Ja się zetknąłem z jakimś filmem dokumentalnym, gdzie jeden właśnie z hiszpańskich, właśnie jakiś, nie pamiętam, czy polityków, czy historyków, mówił, że, no, my tak przestrzegaliśmy tego pokoju, ale to było czasowe, bo my wiedzieliśmy, że na początku trzeba tego przestrzegać, a potem stopniowo będziemy, prawda, ciągnąć we własną stronę, tak więc, no, tak się kończą chyba układy z lewicą. Nie,
no to normalne, no tak, że tak się kończą. No potem strona frankistowska, można powiedzieć, uległa dezintegracji, więc jakby no, strona zwycięska uznała, że jakby drugiej strony nie ma, a nawet jeśli są tam jakieś poszczególne osoby czy środowiska, to są one zdecydowanie słabsze na scenie politycznej. No i w takiej sytuacji doszło, bym powiedział, do zlikwidowania wszystkiego, co pozostało z obozu frankistowskiego i złamania tego porozumienia, pod którym oddano władzę. Ja powiem tak, no w Polsce PiS też ciągle krzyczy o dekomunizacji, prawda, czyli złamania porozumienia okrągłego stołu. I też pamiętam, jak w latach 90. Jarosław Kaczyński właśnie nawoływał do wypowiedzenia złamania zasad okrągłego stołu, ponieważ druga strona, czyli partia komunistyczna, już nie istnieje, prawda? Tylko że tutaj bym powiedział, no i można powiedzieć, że jakby no dla PiSu i dla lewicy hiszpańskiej, no jakby nadszedł ten moment, gdzie jedni tam dokonują dekomunizacji sfery publicznej, a inni dokonują, prawda, defrankizacji sfery publicznej. No ja pamiętam, że jak w Warszawie bodajże tam chciano dokonywać jakiejś dekomunizacji nazw ulic, to między innymi przecież też dokonano na przykład likwidacji wszystkich nazw ulic związanych z Ludwikiem Waryńskim. Ja powiem tak, Ludwik Waryński, cokolwiek by o nim nie mówić, z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, PPR-em, nie miał nic wspólnego, prawda, bo żył w innej epoce, a w ramach dekomunizacji też jakby został zlikwidowany, chociaż no, był oczywiście lewicowy, uważał się tam pewnie za marksistę, komunistę i tak dalej, ale no, ze zbrodniami jakimikolwiek komunistycznymi przecież nie miał zupełnie nic wspólnego, bo dawno już nie żył, prawda. Także to jest jakby taka, moim zdaniem, no typowe zagranie polityczne. Oczywiście w przypadku frankizmu nas to bardzo boli, bo to jest tradycja, która jest nam bliska i z którą się utożsamiamy. No ale problem polega na tym, że w Hiszpanii te środowiska frankistowskie są, bym powiedział, dosyć nieliczne. Hiszpania w tej chwili stała się społeczeństwem całkowicie laickim, antyklerykalnym, aborcyjno, prawda, LGBT-owskim, prawda, i tak dalej. Także tam jakby, no, tam już panuje w tej chwili zupełnie inny świat, można powiedzieć. I rzeczywiście no, pamiątki po frankizmie do tego świata, który tam jest, no, specjalnie nie pasują. No, to jest już, bym powiedział, inna rzeczywistość zaawansowanego postmodernizmu. To na koniec jeszcze może dla tutaj pasjonatów, może jakieś publikacje dla pasjonatów postaci José Antonio. Znaczy tak, dla pasjonatów to oczywiście tutaj moja książka Hiszpania Franco. Jeśli byście Państwo nie mieli, a chcieli mieć, to proszę pisać do Capital Book, który od 2 lat mniej więcej wznawia tą książkę. Tak, więc piszcie Państwo maile, prawda, do wydawnictwa, kiedy wreszcie książka wieloma będzie Hiszpania Franco. To z książek na przykład tutaj mam taką książkę José Mari Tomasa, Lo que fue la falange, czym była falanga, tak, wyżej, tak, okej, okay. Tak. Tutaj mam na przykład książkę José Antonio Visto a Derechas, José Antonio widziany z prawej strony, prawda, tak, czy tam z prawicy. Tych książek sporo czytałem o nim. No przede wszystkim najważniejsze są oczywiście jego obraz Completas, czyli dzieła wszystkie są najważniejszym tutaj zdecydowanie dziełem. Niestety po polsku autorstwa Primo de Rivera nic się nie ukazało. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, no to jakichś tam wielkich traktatów filozoficzno-politycznych nie pisał. Większość tych tekstów są artykuły prasowe i teksty jego przemówień. Także nie są to prawda, jakieś takie, bym powiedział, wielkie, wielkie rozprawy. No i myślę, że tu możemy zakończyć taki krótki przegląd spowodowany no, tym skandalicznym wydarzeniem, o którym wiadomość też przyszła tak dość późno. Mam wrażenie, że chyba po prostu próbowano uniknąć jakichś wielkich protestów, które przy ekshumacji generała Franco miały miejsce w Dolinie Poległych. Tak, jak najbardziej myślę, że to tego. Zresztą też zwróćmy uwagę, że to nie była inicjatywa rządowa, ponieważ rodzina postanowiła
ubiec, tutaj bym powiedział, rządowych grabarzy, prawda, czy to nawet nie grabarzek, schumatorów w tym przypadku, i postanowiła sprawę załatwić w sposób zdecydowanie na wyższym poziomie kultury niż to planował rząd. Dokładnie, to myślę, że tu już stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wielomski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. To tyle na dziś, a już niedługo wracamy do naszych rozważań nad nacjonalizmami i tematami pokrewnymi. Do zobaczenia.